Bogusław Madej, kapitan drużyny Węgierskiej Górki. Chciałem się zapytać o kilka refleksji z bardzo wyrównanego meczu. 5-5, wynik sprawiedliwy może, ale mecz na bardzo wysokim poziomie. I chciałbym zapytać się, co pan o tym meczu może powiedzieć. No cóż mogę powiedzieć? No jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się tutaj u lidera zremisować. W ubiegłym roku my przyjechaliśmy jako lider do Kujakowic i przegraliśmy 4-6. Myślę, że te 5-5 to jest dosyć sprawiedliwy wynik, chociaż prowadziliśmy 5-2. Także tutaj się należą gratulacje gospodarzom, że wytrzymali presję i po prostu i tą końcówkę wygrali. Także remis 5-5 myślę, że jest sprawiedliwy. Będziemy się starać dalej dobrze grać i godnie zawalczyć, jak przyjedziecie Państwo do Węgierskiej Górki, że może nam się uda nawet wygrać, ale na pewno nie występowaliśmy tu w roli faworyta i po prostu ten wynik 5-5 jest dla nas bardzo korzystny. Przed meczem kupilibyśmy to w ciemno. Teraz troszeczkę przez to, że prowadziliśmy tak wysoko, mały niedosyt, no ale co zrobić, no to jest sport. Tak, a gratulujemy organizacji jak zwykle, bo tu jest zawsze w Kujakowicach pięknie, zawsze profesjonalnie i na wysokim poziomie, także masę kibiców, dziękujemy za fajną atmosferę. Naprawdę tu się u Was świetnie gra, bo czujemy się jako zawodnicy dowartościowani. Jeżeli jest taka atmosfera, taka oprawa i po prostu troszeczkę Wam zazdrościmy, że tak to potraficie fajnie już któryś rok z rzędu organizować i prowadzić. Także miło się, troszeczkę daleko, ale miło się przyjeżdża i musimy się spieszyć, bo mamy jeszcze 200 km do domu, a mecz trwał ponad 3 godziny, także będziemy po północy. Dziękujemy jeszcze raz ślicznie i zapraszamy do Węgierskiej Górki. Ja jeszcze mam tylko takie pytanie, bo właśnie wracam do refleksji, że 5-2 prowadziliście i remis 5-5. Wiem, że w poprzednim meczu były podobne sytuacje, czyli trochę pech. Ja myślę, że nie pech. Ja myślę, że nie. No generalnie patrząc na siłę obu drużyn, to myślę, że te 5-5 to jest naprawdę dla nas sukces. Dla nas sukces, bo uważaliśmy, że jak będzie 5-5, to będzie super sprawa. A że tak się potoczyło na początku, że akurat ułożyły się te gry, że my prowadziliśmy 5-2, no to przy małej odrobinie szczęścia mogliśmy to już dowieść to zwycięstwo. No ale tak to jest w sporcie. Myślę, że jak najbardziej 5-5 to sprawiedliwy wynik i cieszymy się z tego i będziemy na pewno z uśmiechem wracać do Węgierskiej Górki, bo uważamy to za sukces. Jeszcze tylko mam krótkie pytanie do celów w tym sezonie, bo w ubiegłym sezonie pomiędzy Kujakowicami i Węgierską Górką trwała praktycznie prawie do końca rywalizacja o pierwsze miejsce. Jakie cele, jakie plany Państwo macie w tym sezonie? Generalnie uważamy, że w tym roku przede wszystkim jest taka sytuacja, że nawet gdyby nam się udało wygrać tą ligę, chociaż wątpię, bo są bardzo mocne drużyny w tym roku, zdecydowanie ta liga jest mocniejsza, bo jest parę drużyn takich czołówki, które Borucin, świetna drużyna z Bytomia, która się wzmocniła pierwszoligowcami, świetna drużyna jest z Mikołowa, która w ogóle nie wiadomo dlaczego tak słabo gra, bo mają skład taki, który ich tam spokojnie by pretendował do gdzieś wejścia na pudło. Także my będziemy zadowoleni, jak będziemy w pierwszej trójce, bo generalnie muszę przyznać obiektywnie, że jeżeli chodzi o sprawy logistyczne i finansowo, nie jesteśmy przygotowani jeszcze na pierwszą ligę. Jeszcze tylko jedno pytanie. Kto jest w takim razie faworytem? Generalnie ja upatruję tutaj faworytów w pośród dwóch drużyn, czyli Kujakowice i Polonia Bytom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę szczęśliwej drogi powrotnej i do zobaczenia na rewanżu w Węgierskiej Górce. Pan Grzesiu Duda, gratulujemy zwycięstwa osobistego i remisu w meczu. Chciałbym o kilka wrażeń, bo mecz był na bardzo interesującym, wysokim poziomie i bardzo dramatyczny. Nie pierwszy, nie ostatni prawdopodobnie. Ale jak pan uważa, 2-5 i 5-5, czuje się pan jako ten, który uratował remis? Miło mi słyszeć, że ja uratowałem remis, ale również Marek ważny mecz swój wygrał i Norbert w drugiej rundzie. Chociaż na Norberta to chyba każdy liczył. Cieszę się, że mi się udało, bo Baran bardzo dobry zawodnik, młody, jeszcze z tym czopem niewygodnym, a więc jestem zadowolony. Myślę, że ten remis to jest jednak dla nas zwycięstwo dzisiaj, z takiego wyniku, jak wyciągnęliśmy z 5-2 na 5-5. Faworytem były Kujakowice, ale Węgierska Górka jest też bardzo zadowolona z tego, że
wywożąc Kujakowic jeden punkt. Czy to jest, tak powiedzmy, troszkę jakby stracony punkt, czy wygrany? Przed meczem bym powiedział, że jest to stracony punkt, ale po meczu jednak myślę, że jest wygrany. W tej chwili prawdopodobnie Polonia Bytom dogania Kujakowice, bo wygra chyba prawdopodobnie dzisiaj swoją rundę. Czy jest tutaj jakaś w tej chwili, no powiedzmy, mała panika, że może jako lider stracimy pozycję lidera i w przyszłości będziemy mieć problemy, czy raczej jedziemy dalej? Myślę, że na zapas nie ma co się martwić. Mamy jeszcze w tej rundzie ostatni mecz z Mikołowem, też bardzo ciężki. Nie możemy tam punktów stracić już, a Polonia Bytom też ma jeszcze zaległy jeden mecz z Rzeszem, z bardzo silną drużyną, a więc też nie wiadomo, jak im to wyjdzie. A więc jeszcze na razie nie ma co się martwić. Kapitan drużyny gości, pan Madej, stwierdził, że faworytami są Kujakowice i Polonia Bytom w tym sezonie. Jakby pan to widział? No, myślę, że coś w tym racji jest. Jednak tabela nie kłamie. My meczu nie przegraliśmy. Polonia też jeden mecz tylko przegrała na razie, a więc chyba ma rację. Czyli teraz do Mikołowa. Jaki w Mikołowie prognozuje pan wynik? 6-4 dla nas. 6-4 dla nas. To dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego w Mikołowie i do następnego zobaczenia.